Będziesz miłował Pana Boga swego, a bliźniego swego jak siebie samego. Słowa z Ewangelii Świętego Łukasza z 10 rozdziału, wiersz 27, towarzyszą nam w dniach modlitw o jedność chrześcijan. W Łodzi i w regionie to nie tydzień, ale dni, prawie dwa tygodnie nabożeństw, spotkań, koncertów, w których chcemy mówić o jedności, o tym, że wszyscy jesteśmy dziećmi jednego, tego samego Boga. Witam Was bardzo serdecznie w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Świętego Mateusza. Witam Was uczestników, witam wszystkich duchownych. I dzisiaj nikogo nie będę wymieniał z imienia i z nazwiska, bo my się znamy, uczestniczymy w nabożeństwach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, ale dzisiaj chciałem powitać kogoś, kogo wśród nas nie ma. Bo dzisiejsze nabożeństwo będzie miało inny charakter, inny temat niż ten, który w naszej książeczce do Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan jest wyznaczony. Dzisiaj chcemy modlić się za prześladowanych chrześcijan, za prawdziwie prześladowanych chrześcijan, za chrześcijan, którym pluje się w twarz, za chrześcijan, których bije się, napada, zabija, wtrąca do więzień. Dlatego przywitam tych, których nie ma, bo nie może być ich z nami. Witam Zachariasza z Nigerii, Ignacio z Meksyku, Adel z Afganistanu, Kamalę z Indii oraz młode małżeństwo z Azji Centralnej, Sulima i Adilię. Dzisiaj nasz wzrok chcemy koncentrować na tych, którzy się mają o wiele gorzej niż my. Bo my żyjemy w bardzo bezpiecznym miejscu. Polska jest przyjaznym państwem. Łódź jest wyjątkowym miastem na mapie ekumenizmu, nie tylko Polski, ale śmiało mogę powiedzieć o wiele, wiele szerzej. Ale właśnie dzisiaj, siedząc w ciepłym kościele, chcemy spoglądać na tych, którzy w tak bezpiecznych, wygodnych, komfortowych warunkach nie żyją, nie mają możliwości, żeby spotykać się, żeby tak w otwarty sposób wkraczać do świątyni, by chwalić i wielbić Boga. To dzisiejsze nabożeństwo miał prowadzić ksiądz Bogdan Warzeczko, proboszcz naszej luterańskiej parafii w Zgierzu, który jest bardzo mocno zaangażowany w organizację Open Doors. Nie ma go dzisiaj z nami, bo się rozchorował, ale razem z księdzem Wiesławem Kamińskim opracowaliśmy porządek tego nabożeństwa i chcemy zaakcentować właśnie naszą dzisiejszą modlitwą, świadectwami, które dzisiaj usłyszymy, tych, którzy prawdziwie cierpią za wiarę w Jezusa Chrystusa. Teraz księdza Wiesława poproszę o wstęp. Ksiądz Bogdan Warzeczko bardzo wiele mówi o prześladowaniu chrześcijan. Jako przedstawiciel Fundacji Open Doors zachęca do modlitwy za nich wszystkich. Ponad 365 milionów chrześcijan na całym świecie jest narażonych na wysoki poziom prześladowań i dyskryminacji ze względu na swoją wiarę. To 1 na 7 chrześcijan żyjących na świecie. Według Międzynarodowej Organizacji Pomocowej Open Doors tylko w okresie od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku zniszczono lub zamknięto 14 766 chrześcijańskich budynków, a 4998 chrześcijan zostało zabitych. Według opublikowanego w ostatnią środę Światowego Indeksu Prześladowań za 2024 roku opublikowanego, liczba niezgłoszonych przypadków jest znacznie wyższa. Organizacja pomocowa Open Doors od ponad 30 lat opracowuje ranking
50 krajów największych prześladowań chrześcijan. Według raportu Korea Północna po raz kolejny znalazła się na szczycie negatywnego rankingu najcięższych prześladowań. A za nią plasowały się Somalia, Libia, Erytrea, Jemen, Nigeria, Pakistan, Sudan, Iran i Afganistan. Najbardziej zaludnione kraje świata, Indie i Chiny, zajmują odpowiednio 11 i 19 miejsce w tym rankingu. Według Open Doors przemoc wobec chrześcijan w okresie sprawozdawczym jest szczególnie widoczna w niszczeniu lub zamykaniu chrześcijańskich instytucji, takich jak szkoły, kościoły i szpitale. Kościoły w Chinach i Indiach są najbardziej zagrożone zamknięciem lub zniszczeniem. Podczas gdy w Chinach ograniczenia i kontrola pochodzą głównie od rządu, to w Indiach, w cudzysłowie, agresywne tłumy przeprowadzają ataki na kościoły. Według raportu co najmniej 160 chrześcijan w Indiach zostało zamordowanych przez hinduskich nacjonalistów z powodu ich wiary w porównaniu do 17 w poprzednim roku. W samym stanie Manipur w 2023 roku zniszczono ponad 400 kościołów. Pod rządami komunistycznej dyktatury w Korei Północnej chrześcijanie są zmuszani do praktykowania swojej wiary w podziemiu i grozi im przymusowa praca, jeżeli zostaną odkryci. Według szacunków Open Doors w Korei Północnej jest około 200 tysięcy więźniów politycznych i religijnych, z czego od 50 do 70 tysięcy uważa się za uwięzionych z powodu wiary chrześcijańskiej. W Chinach nie tak dawno podjęto uchwałę rządową, że na żadnych budynkach nie mogą znajdować się krzyże. W Pakistanie, taki obrazek widziałem, kościół ogrodzono kłębami drutu kolczastego przed Wielkanocą i napisano po arabsku: życzymy wam dobrych świąt. Zanim dośpiewamy pierwszą pieśń, jeszcze ogłoszenia. Za nami już 5 wieczorów ekumenicznych, ten jest 6. Jutro jesteśmy zaproszeni do cerkwi świętej Olgi, do kościoła prawosławnego przy ulicy Piramowicza 12 na godzinę 17. W niedzielę 21 stycznia jesteśmy zaproszeni na nabożeństwo ekumeniczne do archikatedry świętego Stanisława Kostki na godzinę 19. I w poniedziałek, 22 stycznia, nabożeństwo ekumeniczne w kościele polsko-katolickim na godzinie 18. Kościół polsko-katolicki znajduje się przy ulicy Limanowskiego. Później opuszczamy Łódź, będziemy w Strykowie, w Skierzu, w Piotrkowie Trybunalskim, w Zenowie, w Bełchatowie, znowu w Zenowie, w Pawianicach, by zamknąć tydzień modlitw o jednych chrześcijan wspólną modlitwą 30 stycznia we wspólnocie Szemenew w Łodzi przy ulicy Jarasza 11 o godzinie 19. Na wszystkie te wydarzenia jesteśmy serdecznie zaproszeni. Zaśpiewajmy pierwszą pieśń.